Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny vlog. Przypominam o narzędziu serwisowym, o narzędziu do filtrów. I przypominam, że jeżeli ktoś chciałby robić u nas na warsztacie i nie tylko, no to nadal jeszcze szukamy jednej osoby, z tym, że zawężamy to do bardziej do elektromechanika. Znaczy, głównie nam chodzi o to, żeby była umiejętność czytania schematów elektrycznych i hydraulicznych i umiejętność odniesienia tego na to, co jest w maszynie, tak? Czyli komputer plus maszyna, schemat. Jeżeli taka osoba by nam się trafiła, to myślę, że też jesteśmy w stanie się dogadać. To wiadomo, że za inne pieniądze niż gdzieś tam te niższe stawki na naszym serwisie, od których się zaczyna. Dobra, nie przedłużam, mamy już minutę, lecimy z kolejną aktualizacją. Mamy już go prawie że na ukończeniu. Głowica, tak jak widzicie, wróciła, zamontowana, dokręcona, pokrywa zaworów też, oczywiście zawory ustawione, no jak to po remoncie. Tutaj przód już z grubsza, jeśli chodzi o napęd wentylatora, poskładany, brakuje tu alternatora, widzę. No wiadomo, tam feed oleju trzeba podmienić, zalać go olejem, tym na docieranie. Macie go teraz na ekranie. No i pewnie odpał, tak? Jakaś tam jeszcze taka kwestia błotników, ustawienia zbieżności, siłowni przy kierownicy. Tutaj jeszcze klient prosił, żebyśmy mu wydostali tą wiązkę. To jest od jakiejś tam maszyny pewnie kiedyś z przeszłości towarzyszącej temu ciągnikowi. No i będziemy się zbliżać ku końcowi, tak żeby ta maszyna już gdzieś tam na następnej aktualizacji już tu nie stała, żeby stał już kolejny pojazd. Także to by było tyle. Ten 6920, który mówiłem, że wjechał na szybką akcję, dojechała pompa, wtryski, no i składamy. Pompa, widzicie, zrobiona. Dostała nowy zawór SCV. Listwa cała wyczyszczona, rurki tak samo, ich tu jeszcze nie ma. To jest co prawda tutaj poprzykrywane, ale wtryski już są zamontowane w tym ciągniku. Wystarczy dokręcić tutaj ładnie pokrywę, no i połączyć listwę rurkami z wtryskami. Korektor musi wjechać, wiadomo, turbosprężarka, no i tłumik wydechu. Zostały nam jeszcze filtry do wymiany. No i byłoby na tyle. Zbiornik oczywiście jest już zamontowany, koło to wszystko już w międzyczasie wjechało. Tutaj nasz nowy pracownik Hubert, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam z tego miejsca, już tutaj w międzyczasie to wszystko poogarniał. No i z Adamem teraz sobie tutaj składają, Hubert sobie też na to tutaj patrzy, tak żeby no jak najszybciej zyskał umiejętność też jakby i żeby mu to sprawnie, według oczywiście naszych tutaj takich zasad szło i żeby no z czasem już mógł sobie takie tematy gdzieś tam podejmować, bo wbrew pozorom, no my tego robimy na potęgę, temat nie jest wcale jakiś skomplikowany, tylko trzeba po prostu tutaj trzymać się zasad, no i estetyki oczywiście. Przy okazji takie pytanie, słuchajcie, my robimy, jak widzicie, no praktycznie każdy układ wtryskowy u nas także no, wyjeżdża cały zestaw, czyli nie tylko wtryski, a też pompa, listwa, rurki, wszystkie rurki, nie tylko te 6, które łączy listwę z wtryskami, ale też wszystkie rurki od przelewów, od zasilania, od powrotów i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko jedzie do mycia, do czyszczenia, do sprawdzenia. Dodatkowo wymieniamy praktycznie, no już teraz za każdym razem przewody, te łączące właśnie filtry ze zbiornikiem i chłodniczką paliwa. To wszystko wjeżdża nowe. Tu jeszcze tylko zostało do wymiany filtry. One jeszcze sobie tu wiszą stare, ale tu już widzę, że część wężyków już chłopaki popodpinali. Zbiornik myjemy go gorącą wodą z dimerem. Oczywiście najpierw paliwo jest spuszczone do jakiegoś tam baniaka czy do beczki, w zależności ile tego paliwa jest. No zawsze staramy się gdzieś tam klientom powiedzieć, że jeżeli jest faktycznie kwestia układu paliwowego, no to żeby przeprowadzali ten ciągnik gdzieś tam z niższym stanem paliwa w zbiorniku, bo po co nam dodatkową robotę ma to robić.
No i jest kwestia tego typu, że robimy to jakby kompleksowo. I teraz pytanie, napiszcie w komentarzach, czy też byście tak to robili, czy na przykład wymienilibyście tylko wtyskiwacze i maszyna poszłaby dalej. No, tu dowierzałem nowe wtyskiwacze, więc no, tym bardziej jest to wydatek tam większy. Jak wy byście to widzieli? Może jest tutaj jakiś mechanik, który też takie tematy robi. No z chęcią gdzieś tam bym poczytał, co na ten temat sądzicie. No bo faktycznie, no, jakby zrobić tylko same wtyskiwacze, no to mamy to z głowy. Natomiast, no wiadomo, te wszystkie zabiegi tutaj dodatkowe, typu pompa, listwa, rurki, no robią dodatkową robotę. Także no dajcie znać, co na ten temat sądzicie. No i to jest jedyna w sumie rzecz, którą musimy tutaj zrobić w tym ciągniku. Taki typowo robimy tylko układ wtyskowy i ciągnik jedzie dalej, tak? To on musi za chwilę wrócić tam gdzieś do klienta. Klient mówi, że mam nic więcej nie dotykamy. Być może gdzieś tam w przyszłości ten ciągnik na jakiś może taki grubszy przegląd przeprowadzi. Dobra, 69-20 kolejny, ten na VP akurat pompie. No i tutaj widzicie, silnik już jest w ciągniku palony, tak? Pozalewany wszystkimi płynami, olejami nowymi. No i maszyna będzie tam chwilę docierana. No i teraz możemy sobie dokończyć wreszcie przegląd P50 w tym ciągniku. Dlatego, że nie szło go zrobić, no bo po prostu tak wywalał płyn, że no nie było możliwości po prostu. Podjęliśmy decyzję, że najpierw robimy, zwalamy głowicę, z czego oczywiście wyszedł remont silnika, ale no teraz będzie przynajmniej można spokojnie to dokończyć. No i zobaczymy, co dalej, co tam wyjdzie. Myślę, że tutaj i tak wszystkiego nie damy rady zrobić, po prostu goni nas czas. Natomiast no jest tutaj pewna kwestia jeszcze skrzyni biegów. Zobaczymy, co się da z tym fantem zrobić, czy jednak nie trzeba będzie jej naprawić teraz, przed pracami polowymi. Także tutaj no, wypatrujcie gdzieś tam informacji, może jakiegoś shorta, bo na pewno jeszcze jakieś informacje się pojawią. To wiemy, że też jest tutaj do zrobienia zawieszenie w tym ciągniku. Znaczy jest już częściowo zrobione, bo podpora i tak była wymontowana, żeby dojść do silnika. No i ona już jest naprawiona, natomiast tutaj jeszcze przód nam został. Nie wiem, czy chłopaki chcą to jeszcze dokończyć. Prawdopodobnie tak. No i też zobaczymy, co tam wyjdzie nam z przeglądu. No i idziemy sobie tutaj. Tu też się troszeczkę pozmieniało. Już dwa inne ciągniki. Przedtem był MC i 5090R, a teraz mamy 6100 i 6630, o którym zaraz wam powiem. 6100 to jest klient naszego ciągnik naszego dobrego klienta Mirka, to jest jeden z moich pierwszych w ogóle klientów, jak otwarłem firmę. Przez te wszystkie 10 lat z nami jest, że tak powiem, na dobre i na złe. No i to jest taka historia, że przy wymianie oleju silnikowego Mirkowi wyleciał z olejem, to w ogóle fajnie, że gdzieś tam jakby namierzył to, kawałek zęba. No on od razu się spostrzegł, że to jest gdzieś tam ząb z tych okolic, czyli z przedniej części silnika, gdzieś tam z rozrządu lub innych elementów towarzyszących. No i przyjechał do nas z tym zębem, no powiedzieliśmy mu, że no dla świętego spokoju można jednak by zdjąć tą przednią pokrywę tutaj, no i zobaczyć, co o co chodzi. No i po zdjęciu tej pokrywy mamy taki efekt, że ten ząb, no podejrzewaliśmy, że pochodzi albo z pompy wtyskowej, albo z tego koła pośredniego na rozrządzie. Natomiast no, ku naszemu zdziwieniu on jednak pochodzi z prawego wałka balansera. Teraz trudno powiedzieć, jak długo też ten ząb leżał sobie w miejscu, bo mógł leżeć faktycznie dłużej. Ciągnik cały czas pracuje, nie ma problemu. Natomiast no, fakt, że Mirek go znalazł, no jednak spowodował, że no, stwierdził, weźcie mi to, zróbcie, bo jednak jak się rozsypie, no to będzie szkoda, bo będzie motor szaden, a tak, no to uratowane będzie to, no bo musimy wymienić. Już teraz nie pamiętam, czy cały wałek, czy tam jest te koła są przekręcane na tych wałkach balansera. Zrobimy to, no i tak naprawdę ciągnik może pracować dalej. Tu nic więcej na razie nie robimy, mimo że gdzieś tam jest, coś tam się szykuje w zwolnicy tylnej, też jest luz na zegarze, natomiast no tutaj jeszcze czekamy za decyzją. Znaczy chcemy namówić Mirka, żeby jednak to zrobić, no bo to jest podobnie jak tu, w tym 6630, o którym wam zaraz powiem. Tutaj jest tak samo, jest już duży luz, warto to byłoby zrobić teraz, bo to jest tam, nie wiem, koło 2500 z częściami, myślę, że gdzieś tam więcej na pewno to nie będzie kosztować, a
No a jak się coś tam zmieni, no to już nie będzie 2,5, tylko trzeba będzie jeszcze tam dodać jedyneczkę z przodu, wtedy będzie bardziej to pasować. Także no, na pewno się dowiecie gdzieś tam z aktualizacji albo z jakiegoś shorta, czy faktycznie robimy to, czy nie. No i 6630 tutaj, tak, na szybko zrobiliśmy, to jest kolejny ciągnik, który wjechał według kolejności. Przegląd P50, wyszedł dosyć fajnie, bo ciągnik w nie najgorszym stanie, no ale jakiś tam przebieg już jest. Nie wiem sam dokładnie ile tych godzin. Natomiast no, takie dwie główne rzeczy, które tutaj jakby do zrobienia są w tym ciągniku, no to raczej nietykany od nowości układ wtyskowy. Oczywiście robimy go kompleksowo. Zbiornik już się wymył, suszy się, no i będziemy go w poniedzieli praktycznie składać. No i drugim tematem jest tylna lewa zwolnica, na której też wyszedł dosyć spory luz. No i ta oto zwolnica leży sobie tutaj. Standardowo luz na łożysku, jednym z łożysk tych głównych nośnych. No i kończy się temat tak, że no wymieniamy łożyska główne plus pierścień ustalający, znaczy ten nośny, plus uszczelniacze, no i do tego jakieś pewnie podkładki, śruba oczywiście, tak jak już pamiętacie, śruba z podkładką, czyli ten temat, ta podkładka i ta śruba nowe. Tu jest właśnie zabezpieczenie, które jest właśnie w modelach 66 i 65, z tego co kojarzę tylko, i trzyma sobie tą półoś, żeby nam nie wyjechała. No i składamy i zobaczcie, uratowane jest, tak jak już wam mówiłem, w 6100, uratowane jest pewnie z 10 tysięcy, aby się tu coś jednak rozleciało do końca, no to... No ale jeszcze oprócz tego mnóstwo piłków do układu, a tak to no jest uratowane, bo to co tutaj, słuchajcie, się wydostało gdzieś tam z tego łożyska, czyli powiedzmy ten początek, gdzie łożysko zaczyna dostawać luz, to spokojnie filtry wyłapują, tak? Nie ma z tym problemu, tak? Jakiś większy element zostanie sobie na sitku, a te mniejsze i tak zostaną we filtrach, bo po to te filtry są. No i maszyna będzie śmigać dalej. Tu jakieś tam jeszcze parę pierdółek jest, ale to są naprawdę szczegóły, słuchajcie, w tym ciągniku, także tutaj jest 2 do 3 dni pracy i ciągnik wyjeżdża z warsztatu. I byłoby, słuchajcie, tyle. No, troszeczkę znowu się pozmienia, no bo faktycznie raz, dwa, trzy... No, praktycznie 4 ciągniki są do wyjechania, 5 tak naprawdę, i w ich miejsce wjeżdża kolejnych 5 i to mnie cieszy, bo na placu się mocno pozmienia. Już się przerzedziło, bo my też jakby wstrzymaliśmy się z przyjmowaniem kolejnych ciągników na warsztat, no żeby gdzieś tam do wiosny je ogarnąć. No i mnie to bardzo cieszy, no bo jest szansa, że się jakoś tam wyrobimy z tymi ciągnikami. Też w międzyczasie jakieś tam wyjazdy już są robione, no, czasami bardziej pilne, czasami mniej, ale to też wynika z tego, że na przykład dany mechanik faktycznie czeka za jakąś częścią, no i teraz jakby miał pół dnia mieć takie niepełne, to my wolimy jeden dzień odpuścić przy na przykład jakiejś maszynie, która na przykład sobie stoi tu na warsztacie. No, takim przykładem jest ten ciągnik, tak? Ten wymontowany układ wtyskowy tak naprawdę w pół dnia, koło wykręcone, zbiornik wymyty. No i chłopaki sobie w tym czasie robili co innego. 2 wyjazdy były zrobione, był właśnie rozebrany ten 6630, zrobiony przegląd przy nim w ogóle wcześniej, a teraz wszystko pozjeżdżało, no i rach, ciach, ciach, składamy. Tu chłopaki tak naprawdę podeszli do tego ciągnika, to było południe, późne, a do południa kolejnego dnia on będzie już chodził, ten ciągnik. No i już w to miejsce może wjechać kolejny, tak, który czeka w kolejce. Tam chyba z tego co kojarzę z 6620 właśnie Mateusza. Mateusz, pozdrawiam Ciebie, bo na pewno oglądasz film. To jest pierwszy ciągnik w kolejce, który musi wjechać. I tam też jest konkretnie, musimy zrobić układ wtyskowy i musimy uzdrowić hydraulikę, która tam no, wydobywa z siebie jakieś niepokojące odgłosy, no i sprawia wrażenie mocno osłabione. I to są takie ciekawe tematy, słuchajcie, bo chciałbym wam powiedzieć jakby coś ciekawego. Często do nas właśnie pytacie, w zapytaniach właśnie na maila serwisowego czy na Messengerze, no mam problem z hydrauliką, odgłosy, słabe to, słabe tamto, pompa słabo podnosi, albo nie wiem, trzeba nadusić na pedał, coś tam się dzieje. Powiem wam tak, często są pytania, co to może być, podpowiedzcie, czego mam szukać. Jakby to powiedzieć,
Te pytania generalnie są dla mnie bez sensu. Dla nas w ogóle tutaj, no bo wszyscy oglądamy te pytania. Ja, kierownik serwisu, Piotr. No wam powiem, że to jest bez sensu takie pytania. Naprawdę lepiej się zawczasu rozejrzeć za jakimś mechanikiem, który przyjedzie i po pierwsze będzie miał jakąś wiedzę, większą lub mniejszą, oczywiście to jest rzecz wtórna, ale podejdzie do tego tematu od strony takiej diagnostycznej bardziej. Pomierzy ciśnienia, posprawdza, może zajrzy w schemat, może gdzieś odkręci jakiś zaworek, posprawdza. A z drugiej strony, jeżeli jest szanującym się mechanikiem, to weźmy za to odpowiedzialność. I tu chyba myślę, że układ jest win-win. No bo, znaczy ja przynajmniej tak to rozumiem, że no po pierwsze zdejmujecie sobie ten problem, bierze go sobie na głowę ktoś inny, natomiast no on ma jakąś wiedzę już. Tak? No i macie problem z głowy, tak? Bo jak dla mnie, no to jeżeli nawet coś tam podmieni i nic to nie da, no to jeżeli ma zasady takie, że jest uczciwym, to on to podmieni z powrotem. Tym bardziej, jeżeli ma to już na stanie, tą część, czy ma na aucie, on sobie to weźmie z powrotem. Bo czasami to też jest jakaś tam metoda prób i błędów. Czasami nawet szybciej jest coś podmienić, niż tam dodatkowe testy, jakieś tam obejścia robić, które gdzieś tam John Deere też przewiduje, ale to są już skomplikowawsze tematy. Skomplikowawsze? Bardziej skomplikowane. Dla tłumacza będzie łatwiej. Do napisów. No bo trzeba było jakieś tam trójniczki czasami wstawiać, jakieś dodatkowe obejścia, bypassy i tak dalej, a tak to po prostu podmieniamy coś konkretnego i już eliminujemy daną przyczynę, która być może mogłaby być tą przyczyną, czy dany punkt, tak, który mógłby być przyczyną. No i już, tak? No u nas tak to działa, słuchajcie. No jeżeli my jedziemy gdzieś, czy tu coś robimy i coś, nie wiem, jest coś bardziej skomplikowanego, podmieniamy. Jeżeli ewidentnie nie ma żadnej różnicy w ogóle, no to po prostu zabieramy to z powrotem, tak? Rzadko kiedy jest tak, że inaczej, w wypadku, gdy jest sytuacja taka, że powiedzmy jest poprawa jakaś tam stopniowa, czyli ta część też już była częściowo uszkodzona, to tak. Natomiast jeżeli nie ma żadnej poprawy, no to zabieramy to i jedziemy dalej, tak? No, takim przypadkiem jest identycznym jest ciągnik, który tam na poprzednim vlogu widzieliście na samym końcu przy bramie z tymi sterownikami. No, słuchajcie, no, rewers wszedł nowy, na szybko podpięty, no nic to nie dało. Po co my będziemy ten rewers trzymać w tym ciągniku? Mieliśmy go na magazynie, on jest tak naprawdę dobry. Chłopak go odłączył z powrotem, oddał i już, tak? No i tak dalej, i tak dalej. To jest taki jeden przykład z brzegu, tak? Ostatecznie staje na sterowniku, sterownik do nas jedzie, powinien być lada moment. Jest tam ryzyko, że będą musiały być dwa te sterowniki, że oprócz z BCU, który wytypowaliśmy, będzie musiał być jeszcze EPC, ale to po podpięciu i kalibracji się okaże, no bo tamten akurat chyba jest dostępny z tego, co kojarzę, z tym było trochę gorzej, ale w końcu go gdzieś tam wygrzebaliśmy z końca świata i jedzie do nas. No i słuchajcie, teraz klient sam by sobie to robił, no to naprawdę uwierzcie mi, pół ciągnika by wymienił. Prawdopodobnie. Jest małe prawdopodobieństwo, że trafiłby od razu w ten sterownik, a nawet jeżeli by trafił, to by go nawet nie skalibrował. To już jest naprawdę trochę wyższa szkoła jazdy. Nawet sam komputer nie wystarczy diagnostyczny, tylko no, tu trzeba jednak trochę być ogarniętym już w tym. Jakieś doświadczenie musi być w podobnych tematach. No i naprawdę wymieniłby pół ciągnika i skończyłoby się to tak, że i tak by ten ciągnik trafił w jakieś ręce serwisanta takiego czy innego, który i tak by tak naprawdę swoje wykasował, bo i tak musiałby od nowa ten ciągnik cały sprawdzić, wszystko po kolei. Naprawdę zastanówcie się czasami, czy warto grzebać. Ja wiem, czasami są jakieś tam umiejętności podstawowe i ten, ale naprawdę zostawcie sobie to na mechaniczne naprawy, a takie tematy diagnostyczne, jakieś układy hydrauliczne, elektryczne, o ile to wiadomo, nie jest jakaś tam przetarty kabel przy lampie, czy coś naprawdę widocznego, to naprawdę odpuśćcie, bo można sobie narobić krzywdy. Takie moje przemyślenia. Kolejne. Tematu pracowników nie będę dotykał dzisiaj. Być może w następnym odcinku to poruszę. Trzymajcie się. Pozdrawiam was z Dominowa. Cześć.